Siema. Dzień dobry. Pierwszy vlog na tym kanale Miki Seba. Numer uno. O czym będzie nasz kanał w sumie? Więc tak. Planujemy w sumie teraz, jak jesteśmy w Polsce. No jeszcze 2 miesiące. Niecałe, chyba 5 tygodni. Tak, no. 6. To będzie bardziej taki lifestyle, trochę o nas, co tutaj my sobie robimy. Kupujemy bilety i lecimy, tak? Yes. Wtedy będziemy pokazać... Ciepły kraj. Będziemy pokazać w sumie taki travel, lifestyle i fajne miejsca. Tak. I co no tam i można prostu... robić, co my robimy, food places. I takie życie po programie. A, życie po programie. Chyba jas. Mogę śpiewać? To jest super związek. No to chyba będzie ciężko. Twój debiut. Pierwszy raz. Tracę dziewictwo na YouTubie. No. Nie tylko na YouTubie. Dobra. Dziękujemy. Co to na to? Dobra, no teraz to się ubiera. Się rozbierać? No to wszyscy czekają. Co nas? Z niczego robimy? Urodzinowe. Pod kolor twoich oczu, Sebastian. Pięknie, kochanie. Tak? No. Dziękuję. Podoba? A ty? Właśnie tak, muszę codziennie pracować. Dobrze się powie, kochanie. Tak. Jezus. Wylecimy teraz do Sopotu na kawę i rozmowę, tak? Rozmowę? It's that sweet life. Raise your glass. Made some dude crack a smile. He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the memories of my new home. No dobra, siema, dzień dobry. Pierwsza kawa. W sumie jest już chyba 14. Powiedzmy, że to nasza pierwsza kawa. Jesteśmy w Sopocie. To jest nasza pierwsza kawa. Na molo i jest bardzo ciepło. Dzisiaj w ogóle fajny dzień. Boże, ile on kłamie. Ogólnie słuchajcie, Sopot piękne miasto. Serio? No ogólnie, wiecie co, mieliśmy taki plan, żeby lecieć po świętach i teraz no. Coraz bardziej myślimy, żeby lecieć szybciej, żeby lecieć dopiero po świętach. Po świętach. Ale jest tak zimno, że... Lecimy wcześniej. Coraz częściej myślimy nad tym, żeby lecieć wcześniej. Ja nie już nie myślę o tym. Nie? Nie. Jeszcze nie zdecydowaliśmy. W sumie to tylko ty myślisz. Po prostu spada moja motywacja w ogóle. Sebastian, to była twoja decyzja, żeby się przeprowadzić do Polski, świadoma. Wybrałeś sobie tak, kochanie. No, to była fajna decyzja i zmieniłem decyzję. Czy masz go? Tak. Tak. Dobra, to będziemy tutaj, tym planujemy tutaj wszystko ogarnąć w Polsce, a potem lecimy chyba i będziemy stamtąd w sumie kręcić. Nagrywać? Nagrywać, pokazać. To i tak jest lepiej, bo ja mam mniej rzeczy na sobie, ty masz mniej rzeczy na sobie. To są same plusy, słuchajcie. Słuchajcie, wszystkie dziewczyny znają ten ból. Błyszczyk i wiatr. Wiemy, o co mi chodzi. Błyszczyk, wiatr, włosy. Czy ja w ogóle jestem ostra? Jak zawsze, kochani. Wiedzieć, że was kocham. Jezu, idziemy. Jedziemy do Gdańska. Co zjesz, tak? A po co? Na randkę, którą mieliśmy tydzień temu nagrać. O! Dobra, lecimy. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And hold it down, I know I might be headed for teardrops. Kulturalne.
ale tak lepiej smakuje. Które porozmawiać o życiu po programie. Życiu po programie Love Island, w którym w sumie byliśmy długo. Byliśmy od samego początku. Od samego początku, no. Do samego końca. Do samego końca. W sumie najlepiej jakby mogło jak być. Jak mogło być, tak. No. Bo tak to jest, jak się na początku przebejdzie, to masz taki całą historię, jakby nie ma takiego cutu, takiego końca, tylko masz taki fajny... No, w sumie taki bluzowany koniec, nawet jak nie wykrasz, tak jak my, to nawet jest lepiej. No bo w sumie to jest taki fajny koniec, to była taka wielka bajka, która się nadal się toczy. No ale wiesz, jest spoko, naprawdę fajnie było. Za dużo mamy w ogóle tak wspólnego. To jest crazy. To jest mega crazy. I próbujemy wspólne rzeczy zbudować na to jeszcze. I to w sumie nie jest takie łatwe. Czekamy razem od dwóch tygodni, nie, tydzień. Nadal? Jeszcze? Różne płaszczyzny, jakby ten z relacja, że związek i ten taki jakby wiecie, bardziej biznesowy side, co nie? No w ogóle to jest ciężko, to ciężko jest, razem. Bo... Nie mieć taką możliwość i my chcemy z niej w pełni jakby skorzystać, ale musimy jakby mieć taki bardzo dobry work-life balance trochę. No. Jesteśmy nad Motławą. No tutaj jest fajny budynek, tutaj są różne restauracje. No i polecamy to miejsce w ogóle. Spoko jest, no. No spoko, mega spoko. Musimy się najpierw znaleźć jakby. Odnaleźć w logowaniu razem w sumie. Tak. No. Jak coś to dajcie znać, wpiszcie w tych komentarzach, jak macie jakieś fajne pomysły. Co Was interesuje, co chcielibyście zobaczyć, no. O czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, no. Co pokazali, zrobimy w ogóle, dopóki jesteśmy jeszcze w Polsce tutaj. Tak. No. Zrobimy jakieś fajne Love Island Q&A. No dobra. To co? Lecimy dalej? Idziemy się na spacer, żeby spalić kalorie. Dobra, to ty pójdziesz na spacer, ja pójdę na Ubera. Siema.